Siemanko, witam w kolejnym filmiku o Strapi. Strapi jest to headlessowy CMS, więc jeżeli nie widziałeś wcześniejszych filmików, a interesuje Cię to, jak można zainstalować tego headlessowego CMS-a i jak można z niego korzystać w takich prostych sytuacjach, to zapraszam do poprzednich materiałów. Natomiast dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak łatwo w Strapi można customizować endpointy. I teraz po co w zasadzie je customizować? Może być wiele przyczyn. Możesz chcieć zrobić po prostu własne endpointy, które zwracają jakieś określone JSONy. Możesz chcieć zmienić nieco to, w jaki sposób Strapi działa domyślnie. I to też pokażę Ci w tym odcinku, ale na początek może przedstawię, na czym polega problem. Otóż w naszym Strapi mamy póki co dwa modele. Jest model odpowiedzialny za wyświetlanie artykułów oraz model, do którego mamy relacje, który jest odpowiedzialny za wyświetlanie różnych komentarzy. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jestem zalogowany jako użytkownik, dajmy na to użytkownik Artur, i dodaję jakiś komentarz. I teraz na przykład mam bardzo brzydki komentarz, w którym napisałem jakieś brzydkie słowo i chciałbym go wyedytować. Co muszę zrobić? No na froncie mam jakiś komentarz i tak naprawdę chcę wyedytować swój komentarz i wysyłam do backendu nową treść tego komentarza. I dopóty jestem autorem komentarza, który chcę zaktualizować, to wszystko jest ok. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy chcę zaktualizować na przykład komentarz, który został utworzony przez innego użytkownika. I niestety Strapi jakby daje nam tego admina, daje nam te różne tutaj takie domyślne endpointy, ale nie daje nam aż tak wyrafinowanej logiki, która by na przykład sprawdzała, że aktualnie zalogowany użytkownik to faktycznie jest to autor danego komentarza. Więc Strapi całe szczęście udostępnia możliwość nadpisywania różnych kontrolerów, więc po nadpisaniu takiego kontrolera jesteśmy w stanie zmienić to, jak określone endpointy zachowują się domyślnie. I dzisiaj właśnie zrobimy po pierwsze sprawdzenie, że tylko autor jest w stanie aktualizować swoje komentarze, oraz zrobimy jakby takie zabezpieczenie przed hakerami, żeby nie można było pisać komentarzy w cudzym imieniu. Więc tak naprawdę zajmiemy się nadpisaniem dwóch domyślnych endpointów, które są udostępniane przez Strapi. Pierwszy to jest endpoint, który umożliwia nam aktualizację jakiegoś rekordu, a drugi to jest endpoint, który po prostu umożliwia tworzenie nowych rekordów w bazie danych. I te dwa endpointy zmienimy tak, by tylko i wyłącznie można było robić rzeczy dozwolone. Więc teraz zobaczmy sobie ten problem w akcji. Jestem tutaj w Postwoman, mam odpalony w tle serwerek Strapi i tutaj będę wykonywał teraz call na endpoint, który umożliwia mi stworzenie komentarza. Tutaj oczywiście w authentication podałem swój token, który wcześniej uzyskałem logując się przez endpoint. Jak to wszystko zrobić? Oczywiście znajdziecie to w dokumentacji Strapi, więc nie będę tutaj za bardzo wchodził w szczegóły. Ale w każdym razie chodzi o to, że mam endpoint, na który wysyłam zapytanie typu post i tworzę komentarz, którego zawartość to mój komentarz. No i zobaczcie, przyciskam send. No i widzicie, że mój komentarz został dodany, ale użytkownik jest oczywiście pusty. No i ten Strapi działa w taki sposób domyślnie, że po prostu przyjmuje wszystkie parametry, które jakby wyślemy w tym naszym zapytaniu. Więc na przykład, kiedy wejdziemy sobie tutaj z powrotem do Strapi i zobaczycie, że
ten mój najnowszy komentarz dodał się, no to on nie ma żadnego użytkownika po prostu tutaj wybranego, bo ten użytkownik jest pusty. Natomiast teraz ten token, który używam tutaj, należy tak naprawdę do Johna. I John w momencie, gdy tworzy komentarz, no to system powinien rozpoznać, że zapytanie zostało wykonane przez zalogowanego użytkownika, jakim jest John, i John może tworzyć tylko i wyłącznie komentarze w swoim imieniu. No nie może tego robić jako inni użytkownicy. No i teraz spróbujmy zrobić zapytanie, w którym podamy sobie na przykład ID 1. Więc wyślemy kolejny komentarz. No i teraz widzicie, że z powrotem dostałem payload, w którym tak naprawdę znajduje się username Artur. Więc Strapi dał trochę tutaj dupy, bo tak naprawdę hacker jest w stanie tutaj, podkładając jakby inny payload, wysłać sobie użytkownika i tak naprawdę w imieniu innego użytkownika tworzyć sobie komentarze, tak? Czyli na przykład ktoś może być hejterem w internecie i hejtować nie jako on, tylko na przykład jako ja, i później wy możecie mieć do mnie pretensje o coś, więc musimy to naprawić. No i teraz, żeby to naprawić, to spróbujemy sobie po prostu nadpisać ten domyślną akcję kontrolera comments, bo tak naprawdę w momencie, gdy tutaj wysyłamy te zapytania, no to one trafiają do kontrolera comments. No i ten kontroler comments sobie teraz nadpiszemy w taki sposób, żeby po prostu nadpisać sobie tą funkcję, tą metodę create. Więc skopiujemy sobie to do naszego kontrolera. Kontroler oczywiście znajduje się w folderze comment, controllers, comment. No i tutaj sobie wkleimy ten kod. Więc już na początek tutaj widzicie, że jest tutaj jakiś helper parse multipart data. Jest on potrzebny w momencie, gdy macie endpoint, na który wysyłacie dane typu multipart, w sytuacji, gdy na przykład uploadujecie jakieś pliki. Oczywiście tutaj tego nie będziemy robić, więc już możemy sobie tego ifa i tego helpera po prostu wywalić, więc możemy sobie to zapisać w ten sposób. I tutaj będziemy zwracać z jakąś tam encję. Tutaj korzystamy z helpera wbudowanego do Strapi Utils, który po prostu no, przygotowuje nam tą zwrotkę tak, żeby ona nie zawierała jakichś tam złych znaków, żeby tam wszystko się zgadzało ze Strapi. Więc generalnie w ten sposób jest konieczne, żeby zwrócić jakby NCS przez ten helper. Oczywiście, jeżeli zwracamy modele, a tu w przypadku create, no to chcemy odpowiedzieć na response, na zapytanie, chcemy odpowiedzieć tutaj tym payloadem, więc oczywiście, jeżeli chcemy, żeby on spełniał wszystkie wymogi, no to używamy sanitize entity, ale wydaje mi się, że jak zwrócimy na przykład zwykły string echo, to też to powinno szarpnąć. Serwer się zresetował, wyślemy payload i widzicie, że zwracamy w plain tekście echo. Zobaczymy, co się stanie, jak zwrócimy obiekt. Zapisujemy, jeszcze raz robimy payload. No i widzicie, że teraz Strapi mądrze zwrócił nam JSON, czyli już tutaj macie podpowiedź, że jeżeli chcecie robić jakieś własne endpointy w Strapi, takie całkiem własne, nie powiązane z żadnymi danymi, które utworzyliśmy wcześniej z użyciem Strapi, to oczywiście także możecie sobie tutaj dowolnie jakieś zwrotki zwracać. Natomiast my chcemy no, zrobić tutaj coś związanego z komentarzami, więc z komentarzami chcemy przede wszystkim utworzyć komentarz w taki sposób, żeby został on utworzony dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Więc to może sobie zakomentujemy i powoli zaczniemy pisać nowy kodzik. Przede wszystkim potrzebujemy aktualnie zalogowanego użytkownika. Aktualnie zalogowany użytkownik znajduje się tutaj w tej zmiennej CTX,
czyli pewnie skrót od kontekst, pod miejscem state. Więc ze state'a destrukturyzujemy sobie i wyciągamy usera, a później tworzymy sobie jakąś tam encję. Oczywiście użyjemy tutaj const. Strapi nam tutaj wystawia wszystkie modele, które utworzyliśmy z użyciem niego, przez ten tutaj strapi services.comment. I dzięki temu mamy dostęp do modeli, do modelu, jakim jest comment, i możemy go utworzyć. I teraz, jeżeli po prostu zapiszemy to w ten sposób i zwrócimy sobie po prostu model typu comment, no to to jest tak, jak domyślnie ten endpoint działa i tutaj w zasadzie jakby nic za wiele nie zmienimy, może oprócz tego, że w console logu sobie wyrzucę user aktualny, user, i sobie wylogujemy to na przykład w console logu i spróbujemy utworzyć jeszcze raz komentarz w taki sam sposób, że się będziemy podszywać pod innego użytkownika. No i widzicie, że endpoint dalej działa, a my tutaj mamy w console logu wyrzuconego, a aktualnie zalogowanego użytkownika. Więc tak naprawdę już jesteśmy bardzo blisko rozwiązania. Teraz wystarczy wywalić console loga, żeby nas tutaj nie straszył, i nieco musimy zmodyfikować tą metodę, by ona działała w taki sposób, że będzie ona tworzyć owszem komentarz, ale wyłącznie dla tego użytkownika, którego mamy w tym konkretnym state'cie. Więc oczywiście to możemy sobie zrobić. W tym celu oczywiście trzeba troszeczkę zmienić wywołanie tej metody. Przede wszystkim ta metoda przyjmuje sobie, jak sprawdzicie później w dokumentacji, po prostu parametry, które są w payloadzie wysyłane na ten endpoint. No i chcemy zrobić to w taki sposób, że wszystko, co w tym body sobie wrzucimy, jeżeli nie znacie z JavaScriptu tego, no to to jest jakby taki operator, który pozwala nam zrzucić każdy z atrybutów jakby z osobna do tego obiektu, i tu możemy sobie dodatkowo wrzucić nowy atrybut, czyli nawet jak użytkownik w body tutaj wyśle tego użytkownika, to my i tak to nadpiszemy swoim użytkownikiem. Więc tutaj mamy użytkownika, mamy jego ID i do bazy danych wrzucimy zawsze aktualnie zalogowanego użytkownika. Więc teraz zrobimy test, wyślemy kolejny mój komentarz, będziemy próbować się jakby podszyć pod użytkownika numer 1, ale widzicie, że już to nie działa, więc naprawiliśmy nasz endpoint, zrobiliśmy endpoint pierwszy customowy do tworzenia komentarzy i zrobiliśmy go w taki sposób, że zawsze jest tutaj podstawiany aktualnie zalogowany użytkownik. No i teraz zrobimy to samo z update'em, bo w update'cie jest tutaj jakby problem taki, że jesteśmy w stanie aktualizować nie swoje komentarze. Czyli na przykład wróćmy tutaj z powrotem do naszego panelu. No i zobaczcie, że tutaj mam na przykład komentarz o ID 8, który został napisany przez Artur 1. No i teraz spróbujemy sobie, tu chyba powinienem mieć endpoint do nadpisania komentarza. Zaraz, to będzie chyba put i komentarz slash będzie 8. I zróbmy edycja. Edycja. Tak. No i widzicie, że zaktualizowałem znowu tak naprawdę komentarz Artura 1, będąc w dalszym ciągu zalogowany jako John. Więc teraz zrobimy drugi customowy endpoint, żeby Wam pokazać, że nie jest to takie ciężkie. I znowu będziemy się posiłkować tym, co znajdziemy sobie w tej naszej tutaj dokumentacji Strapi. Wrzucimy sobie tutaj update. Oczywiście ten multipart ponownie nie jest nam potrzebny, więc go wywalę. To też. Const.
i tutaj będzie oczywiście comment, tak. No i teraz sprawa wygląda następująco. Mamy tą metodę update, która tak naprawdę w pierwszym parametrze przyjmuje jakby to, jak ma znaleźć ten komentarz, czyli po prostu wyciąga ID, to jest przekazywane w parametrach i później jako drugi przyjmuje ona w argumencie to, co chcemy po prostu wrzucić do tego rekordu, który zostanie znaleziony. Więc tak naprawdę możemy to sobie zmienić znowu w pewien sposób, czyli po prostu zrobimy sobie update tak, że te parametry zawsze sobie tutaj zrzucamy, bo zwykle jeżeli mamy update, no to w parametrze ID jest przekazywane 8, natomiast my dodatkowo przekażemy sobie parametr user, czyli znowu przekażemy nie tylko ID tego rekordu, który chcemy znaleźć i który chcemy zaktualizować, ale także przekażemy drugi parametr, więc w bazie danych zostanie znaleziony komentarz o danym ID i o user ID, które jest identyczne dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Więc jeżeli podstawimy tutaj teraz, tak jak ostatnim razem, aktualnie zalogowanego użytkownika i jego ID, czyli user.id, to jakby no, w momencie, gdy pojawi się ten przysłowiowy hacker, no to taki rekord nie będzie mógł zostać znaleziony, ponieważ oryginalnie dany komentarz został utworzony przez Artura, więc powinien go zmieniać tylko Artur. Artur, jak będzie chciał go zmienić, to wyszuka bazę po ID 8 i aktualnie zalogowane swoje ID, więc Artur będzie mógł zmieniać komentarz, natomiast John już nie. Więc sprawdzimy, czy to się tutaj, czy to się tutaj sprawdzi. Tu oczywiście możemy poprawić nieco wcięcia. Więc robimy update'a, szukamy po ID i po użytkowniku, a jak zostanie to znalezione, to aktualizujemy rekord. No i zapisujemy to. Jestem zalogowany oczywiście jako John. Próbuję zmienić, zaktualizować komentarz o ID 8, który wcześniej był zrobiony przez Artura. Wysyłam send i mamy komunikat mówiący o tym, że jest taki rekord nieznaleziony i nie jesteśmy w stanie już hakerować. Więc oczywiście jest to prosty przykład. Możemy tutaj dać jakąś obsługę błędów. Możemy w sytuacji, gdy ktoś próbuje zrobić coś niedozwolonego, wysłać gdzieś raport. Więc tutaj tak naprawdę nie jesteście niczym ograniczeni. Możecie oczywiście zmieniać te endpointy, że na przykład jak ktoś tworzy komentarz, to do innej osoby wysyłamy powiadomienie. To wszystko tutaj jak najbardziej możecie z tego korzystać. Możecie importować sobie tutaj biblioteki. Strapi jest to po prostu zwykły projekt napisany w JavaScriptie, więc oczywiście macie tutaj pewne udogodnienia, pewne helpery wystawiane Wam przez Strapi. Natomiast jeżeli chcecie tutaj na przykład połączyć się z jakąś inną usługą, jeżeli chcecie odpytać jakieś zewnętrzne API, jeżeli chcecie skorzystać z jakiejś zewnętrznej biblioteki, na przykład do wysyłania powiadomień, albo wysyłania e-maili, albo wysyłania SMS-ów, to oczywiście możecie to robić. Oczywiście Strapi oferuje Wam znacznie więcej niż Wam pokazałem. Macie możliwość korzystania z kontrolerów, możecie je sobie nadpisywać dowolnie. Później mamy modele, więc na przykład w momencie, gdy jakiś model zostanie zapisany, to możemy obsłużyć takiego callbacka po stronie serwera i na przykład wysłać informacje do naszego bloga wykonanego w Gatsbym albo w innym static site generatorze i możemy tam wysłać informację, hej, tutaj ten model został utworzony, więc chcę, żebyś się przebudował. O tym też na pewno będę mówił na tym kanale. Na pewno wrócimy jeszcze trochę do pisania jakichś bardziej wyrafinowanych, customowych endpointów, ponieważ już teraz wiecie, jak możecie je zabezpieczać przed zalogowanymi, niezalogowanymi użytkownikami. Oprócz tego, jak możecie dowolnie zmieniać sobie endpointy. To oczywiście to, co tutaj zrobiłem, działa zarówno dla restowego API, jak i API
GraphQL-owego, więc jeżeli chcecie to zapytanie sobie wykonać w GraphQL-u, to proszę bardzo. Tutaj oczywiście mam forbidden, bo nie jestem zalogowany, ale authorization, jeżeli wyślemy w taki sposób bearer, to powinno to zadziałać. Zaraz, jaki ja tu miałem token? Chyba miałem taki, więc jesteśmy sobie tutaj w GraphQL-u, chcemy zaktualizować komentarz, który nie należy do aktualnie zarejestrowanego użytkownika. Mamy błąd not found. Oczywiście, jeżeli chcę zaktualizować swój komentarz, a mój komentarz to był chyba komentarz o ID 23, to jak najbardziej z poziomu GraphQL-a, oczywiście zachowując tutaj strukturę zapytania taka, jaka jest dla Strapi, to akurat możecie sobie sprawdzić w dokumentacji Strapi dotyczącej GraphQL-a. Jeżeli to teraz będę aktualizował swój komentarz, no to powinno to oczywiście zadziałać. Username chcemy zwrócić, więc widzicie, że tak naprawdę zmieniając ten kod, pisząc customowy endpoint, nie musicie się przejmować, czy to działa wyłącznie dla restowego API, czy GraphQL. Więc to wszystko na dzisiaj, co chciałem Wam pokazać. W kolejnym odcinku myślę, że pokażę Wam, jak zrobić deploy na VPS-a. Chyba że macie lepszy pomysł na odcinek, to dajcie znać. Jeżeli materiał Ci się spodobał, albo chociaż trochę był pomocny, to możesz rozważyć zasubskrybowanie tego kanału, albo dodanie tutaj lajeczka. A jeżeli nie, to po prostu tego nie rób, oglądaj, skroluj dalej i zapraszam Cię na kanał, jak będziesz miał czas, do obejrzenia jakichś kolejnych materiałów, które się tutaj ode mnie pojawią. Także dziękuję bardzo za uwagę, trzymaj się, cześć!